dobry. Witam Państwa serdecznie na moim kanale. Dzisiaj w końcu doczekało się moje bezy, same zrobione, proszę zobaczyć. Swoje premiery, można powiedzieć. A więc bezy robię zawsze z białka. Tak na przykład dzisiaj zostaną mi dwa białka, ponieważ dwa żółtka tutaj dałam do deseru. Proszę zobaczyć, też sparzone są jajeczka, bo jeszcze białko widać tutaj. Takie białe, wyciągniemy od razu. A więc to jest bardzo ważne, żeby sparzyć do deserów czy do lodów, żeby po prostu tam salmonelli nie było, ponieważ one zawsze są nie w środku, a na zewnątrz. I proszę zobaczyć, dwie łyżki cukru, dwa żółtka, ubijamy i robimy masę do deseru. I zaraz zobaczycie Państwo, co robię dalej. Proszę zobaczyć, to są ubite żółtka z cukrem, jak na kogiel mogę, można powiedzieć. Teraz do tego dajemy łyżkę miodu. Bardzo słodziutki też lodzik. I 200. Ile to jest 200? 200 gram, zaraz zobaczę, możliwe, że 250 takiego zmielonego twarożku. On nieraz może być nawet leciutko słony, też nie przeszkadza. Zaraz powiem Państwu, ile to jest. 300 gram. Na 4 deserki. Na pewno lepiej jest, proszę Państwa, robić na 5-6, bo wtedy więcej jest żółtek. Lepiej się Państwu ubije. Ta miska jest troszeczkę szeroka. Ale robimy na 4 osoby. Na taką przeciętną rodzinę. Ale myślę, że z tego też wyjdzie i 5. I to wszystko dalej mieszamy. Oj, głośno było. Proszę zobaczyć. Tak wygląda już ten kremik. On jest już prawie gotowy, ale jeszcze na koniec radziłam Państwu dołożyć albo amaretto, jak ktoś lubi łyżkę, to może jest bardziej, jeżeli dla dzieci na przykład, czy coś, to będzie bardziej znośne. Tak samo jak na przykład do tiramisu. I można dać rum, jak ktoś ma rum. Troszeczkę rumu, można dać z każdego po troszkę. Tam, gdzie są jajka, dobrze wskazane jest nawet dać z powodu właśnie na salmonella. I to już tylko, proszę Państwa, mieszamy. A można czuciutko też. Żeby po prostu nie było za rzadko. I tak to wygląda, proszę Państwa. Proszę zobaczyć, taki gęsty. Deserek. Ja teraz do tego deserku dołożę z łyżkę ubitej śmietany. I tylko jakby tak mieszam. Żeby nie miksować, tylko żeby tak z tym mieszać. Może wezmę się łyżkę, pokażę Państwu, żeby tak właśnie, podobnie właśnie robię do tiramisu, ale to jeszcze Państwu pokażę. Bardzo smaczny jest ten kremik, naprawdę, z owocami, z biszkoptem. Też można, tak jak ja robię teraz w słoiczkach, takich tych szklaneczkach, robić również tiramisu, taki w szklaneczkach też również jest bardzo smaczne. Ja to teraz spróbuję. Pyszne. A więc, proszę Państwa, jeżeli tak zrobicie, nie ma opcji, że nie smakowało. I przechodzimy teraz do nakładania. Ja mam dwie takie.
filiżanki, można powiedzieć, czy formy. Można tylko dać 4 szklaneczki. I można dać teraz na spód. Jeżeli macie na przykład, ja nie mam dzisiaj właśnie biszkoptu, nie, jak piekę biszkopt, to zostawiam sobie kawałeczek brzegu. On mi też leży, tak samo jak to. Staracie się w ciągu tygodnia na przykład przejeść, zjeść, zrobić coś z tego, ponieważ to jest naprawdę coś swojego dobrego i zawsze macie pod ręką, jeżeli ktoś się trafi na kawkę. I teraz nakładamy na tą po łyżce. Nawet po dwie, bo ono musi troszeczkę zmięknąć. Też do szklaneczki. Aż chrupią te bezy. I teraz, proszę Państwa, mam, nie mam problemu, mam tak, mus, ten śliwkowy. Na pewno będzie dla mnie, bo ja go bardzo lubię. I nakładam po łyżce śliwkowego. I jak macie Państwo na przykład mus jabłkowy, ja teraz zrobiłam jabłkowy, tam było z gruszką, dwoma gruszkami, też można, ponieważ bardzo dobrze spakuje, może powiedzieć, że lepiej. Teraz mam już tyle gruszek, śliwek uzbierałam, jak już Państwu nagram jedno wideo ekstra, żebyście Państwo skorzystali właśnie teraz z tej jesieni. Idzie właśnie sobota, niedziela i tutaj rozkruszam, że się gdzieś wybrę, zobaczę, czy gdzieś na Pruskowie, czy gdzieś stoją jakieś właśnie jabłka. Nie czekają na Państwa, że zebrać, można powiedzieć. Jeszcze raz. Dwie łyżki. To może jakby na 5 wyszło, ale nie robię na 5, bo nas nie ma 5 osób. No, można powiedzieć, że 4 jest optymalnie. 300 gram było twarożku zmielonego. Neutralny ma być po prostu. I teraz przekładamy, można powiedzieć, jeszcze raz tym sosem. Gdzie ten jabłkowy? Tutaj jest jabłkowy. Można dać więcej, można dać mniej. Jeżeli macie większe pojemniczki, dłuższe, można ze 3 razy nawet przełożyć. Nie przeszkadza. Znaczy 3 warstwy. I teraz, proszę Państwa, na tą ostatnią warstwę nakładamy po łyżeczce na przykład śmietany. Tak zrobię troszeczkę niżej, ponieważ nie wiem, czy dzisiaj zjemy wszystko. Żeby jeszcze folię zrobić i dać do lodówki. Jak Państwo zrobicie za dużo, czy ktoś nie będzie miał ochoty, możecie zjeść sobie wtedy na drugi dzień. I teraz, proszę Państwa, mam tutaj taki sosik malinowy, który dam do każdego. Czyli te sosy u mnie leżą naprawdę w lodówce nieraz po 2-3 tygodnie, ponieważ nic się nie dzieje. Tutaj jeszcze tak, żeby ten smak jeszcze bardziej, tutaj też da ładny kolorek. Oczywiście smak. A na koniec możemy udekorować właśnie bezami, żeby było widać. Czyli jeżeli macie jakiś tam biszkopt, można dać na dół pomiędzy. Też można przełożyć biszkoptem.
a na koniec na przykład te bezy. I jak już nam się kończą te bezy, i później przy okazji, jakbym miała białko, robię następną bezę. I tak postoi 15, pół godzinki, proszę Państwa. To może być już dobre. Na koniec jeszcze posypiemy owocami, jakie Państwo macie w domku. Wtedy będzie jeszcze lepsze. To wszystko właśnie, żeby zjeść troszkę i smacznie. I żeby się znowu chciało znowu zrobić przy następnej okazji dla swoich kochanych, dla przyjaciół, dla rodziny. Może jeszcze. Można też czekoladą potrzeć. Także już teraz może przesada, nie? Ale dlaczego nie? Mogłam troszeczkę mniej dać. Chciałam po prostu wyrobić. I tak, proszę Państwa, wyglądają te moje deserki. A więc ze śliwek możecie sami sobie zrobić. Z jabłek mus też możecie. Z malin kupujecie sobie maliny, gotujecie. Pokazywałam, jest na moim kanale sosik, jak się robi. A to jest wszystko moja produkcja wymyślona. Jadłam różne deserki, różnie smakowały. Te, powiem Państwu, naprawdę są bardzo smaczne. Proszę zobaczyć. Robię zaraz zdjęcie. Tak wyglądają. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam do następnego filmiku.